Witam serdecznie, szlachetni wojownicy. Czego panowie sobie życzą? Może coś egzotycznego, ha? Lens, przynieś mi tę nową szabelkę. No już, na jednej nodze. Nie przyszliśmy tu, żeby skorzystać z usług kowalskich. Proszę wyprosić pachołków. Jak to? Przecież Uliasz mi obiecał. Miałem być bezpieczny. Spokojnie. Przyszliśmy porozmawiać o TSR-ze. Wyproś dzieciaki. Czego chcecie? Nie wiem nic o tym treserze. Ludzie gadają bzdury o tym, że mi pomógł. Chyba jednak nie. Mamy złoto. Sporo złota. Chcemy tylko spotkać się z treserem. Mamy do niego interes. Można sporo zarobić. Ty też nie będziesz stratny. I nie udawaj, że nie znasz tego człowieka. Z opowieści tego karczmarza z Misia wywnioskowaliśmy co trzeba. Laufes? Umów nas z nim. To za fatygę. Jeśli spotkamy się z TSR-em jeszcze dziś, jutro dostaniesz drugie tyle, plus część fantów z akcji. Uliasz spotka się z wami dziś po zmroku, w zaułku przy magazynie, tuż obok Misia Kudłacza. Co za Uliasz? Kto to? Nie! Przysięgałem, że nikomu nie powiem! Po prostu daj znać, czy mamy rację. Uliasz to imię Tresera. Witamy, witamy panów! Jak możemy się panom przysłużyć? Co panowie zamawiają? Co ty pieprzysz, Hubert? Przyszliśmy spotkać się z Treserem. Ciebie już nie potrzebujemy. Zjeżdżaj. A ty pewnie jesteś tym słynnym władcą zwierząt, he? Tak, to na pewno oni. Głupcy! Myśleliście, że zakon jest ślepy i głuchy? Myśleliście, że skoro raz umknęliście wyrokowi wydanemu przez mistrza, to uda wam się nawet wytropić i zabić jednego z jego najlepszych ludzi? Poznacie teraz? Zamilcz, Hubercie. A więc to prawda? Kapustyni naprawdę sięgają teraz tak daleko? Bukaj, coś ty zrobił. Skoro obaj należycie do kapustynów, to powiedzcie, czemu posłaliście na nas swoje bestie? Naprawdę myśleliście, że tu chodzi o was? Przecież wy jesteście tylko pachułkami. Potraficie tylko machać mieczem. Nie chodzi nam o wasze nędzne umiejętności. Po prostu źle dobieracie przyjaciół. Pojmujecie? Sukinsyn chce dorwać Bukaja. Ale po co? Wiemy, że Ksum to imaginat. Nie istnieje ich zbyt wielu. Ten niepozorny alchemik jest jedynym, o jakim wiemy. Jest dla nas bardzo cenny. Teraz nasuwa mi się pytanie, czemu się rozdzieliliście? Dlaczego postanowiliście mnie szukać, zamiast ruszyć z waszym mózgiem do odległych krain? Wysłałeś na nas kościogłowa. Poza tym masz coś, czego potrzebuje Bukaj. Ach tak. Chcecie zabrać mi element magii i zanieść go Ksumowi, jak na grzeczne pieski przystało. Ten imaginat jest lepszym treserem niż ja. A więc to jest przedmiot, którego szukamy. Daj nam laskę, a nikomu nie stanie się krzywda. Ah!
Straszymy się kilku flederów. Tylko was sprawdzałem. Koniec zabawy. Bierzemy drani. Koniec, Uliaszu. Teraz zginiesz. Nie! Co? Co ty wyrabiasz? Musimy go zabić. Nie musimy! Jesteś po ich stronie. Jesteś kapustynem. Nie, ale nie musimy go zabijać. Dlaczego? Bo on nie jest zły. To kapustyni uczynili z niego bandytę. Co za cholerne bzdury. Ha ha! Kochany piesek, rwi! Laufes, zabij Uliasza. A co z nim? On też nie powinien był umrzeć? On sobie zasłużył. Był chciwą kreaturą, którą cieszy widok Pryfi. A co się stało z Uliaszem? Mam jego sztylet. Żyje. Jest tylko... gdzie indziej? Lub kiedy indziej? Nie wiem, nie jestem magiem. Nigdy więcej nie odwalaj takich jasełek. Chodźmy stąd, zaraz zaroi się tu od gapiów. Albo jakiegoś padlinożernego plugastwa. Właśnie. Podobno ostatnio żebrakom niezbyt się powodzi. To dopiero początek. Ciekawe co słychać u Bukaj. To dopiero początek. Wilkołak nam zwiał. Akcja! Jesteś po ich stronie. Jesteś kapusty.